impreza jest normalnie? Czy trzeba się jakoś chować? Normalnie, dobra, okej. Okay. Noc soboty na niedzielę w jednym ze stołecznych klubów, tak, kilkuset uczestników biletowanej imprezy bawiło się w pierwszym dniu antykowidowych obostrzeń w całym kraju. Raport Polsat News pokazał, jak lekceważy się epidemiologiczne zakazy i jakie triki stosują organizatorzy takich masowych imprez. Wolontariusz nagrania filmowego. Policja nie informuje, czy w tej sprawie w ogóle prowadzi postępowanie. Informuje za to, że tylko wczoraj przeprowadziła ponad 21 tysięcy kontroli związanych z przestrzeganiem pandemicznych zakazów. Efekt 2700 mandatów, kilkaset wniosków o ukaranie do sądu i upomnień. A z działającymi mimo zakazu lokalami policja walczy nie tylko mandatami. Gdańscy policjanci skierowali do Urzędu Miejskiego 4 wnioski o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Powodem takich działań było nieprzestrzeganie przepisów ograniczających rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa. Przykład warmińsko-mazurskiego pokazuje, że przestrzeganie obostrzeń przynosi efekty. Lockdown wprowadzono tu pod koniec lutego. Przyrost zachorowań udało się zatrzymać, ale w skali kraju to na razie wyjątek. Czy przygotowuje się w takim razie rząd do zamknięcia Polski od tego tygodnia? Zaczynamy na ten temat bardzo poważnie rozmawiać. O możliwości wprowadzenia tak zwanego twardego lockdownu w gościu wydarzeń mówił główny doradca premiera do spraw COVID-19. Jeżeli już w czwartek czy w środę będziemy zbliżali się do tej liczby wyraźnie przekraczającej 30 tysięcy zakażeń, to będzie już nie tylko potencjalny scenariusz, ale cały scenariusz realny. Rok temu podczas pierwszego lockdownu nie działały salony fryzjerskie i kosmetyczne oraz wszystkie sklepy poza spożywczymi i budowlanymi. Czasowo zamknięto też parki i lasy. Najpóźniej w czwartek przedstawimy na kolejne dwa tygodnie pewne nowe obostrzenia właśnie po to, żeby przydusić wirusa. A na świętowanie będzie czas po pandemii. Dla wydarzeń Jacek Gasiński, Polsat News.